Dzień dobry Państwu. Pokazywałem, że z ostatniej podróży do Kijowa z darami dla pułku Kalinowskiego także wróciłem z prezentem z łuską kaliber 105 mm pochodzącą z pocisku artyleryjskiego, który został wystrzelony w faktycznych działaniach bojowych na froncie. Oni mieli tam ich parę, szef pułku jedną z nich dał mnie. Oczywiście przewiezienie jej przez granicę wiązało się z dodatkowymi kontrolami, bo jak nasi celnicy i pogranicznicy widzą coś takiego, a takie rzeczy zawsze trzeba im pokazać, nie ma sensu tego ukrywać, najmniejszego, to skierowali na dodatkową kontrolę, na rentgen, to wydłużyło proces, no ale na tym to polega, nie ma się co przejmować. I ta łuska w tej chwili została pocięta na 25 takich kawałków. Na każdym z nich został wygrawerowany herb pułku Kalinowskiego. Każdy z nich jest trochę inny. Oczywiście wynika to z samego procesu technologicznego. Trzeba to było rozprostować, bo oczywiście ta łuska była okrągła, prawda? Trzeba to było rozprostować, żeby maszyna do grawerowania mogła na tym pracować. Zresztą widzicie, jak ten proces wyglądał. Na każdym z nich jest właśnie taki herb, on się dość dobrze trzyma, nie ściera się, chociaż tutaj też były z tym pewne, z tego co słyszałem od ludzi, którzy to wykonywali, pewne problemy. Musieli ustawiać maszynę tak, żeby to faktycznie dobrze zadziałało. Nigdy wcześniej nie grawerowali na starych łuskach. Teraz to jest dostępne na stronie zrzutki, tej aktualnej zrzutki, jako nagroda. Wyceniam każdy taki przedmiot, nie wiem jak to nazwać, herb, plakietkę, tabliczkę na 1000 zł. Zdaję sobie sprawę, że to jest duża kwota. Mam świadomość, dla mnie prywatnie to też jest dużo, natomiast jest to jednocześnie rodzaj podziękowania dla tych z Was, którzy faktycznie pomagają takimi kwotami, bo są wśród Was tacy ludzie i to jest absolutnie piękne. I zapewniam oczywiście, jak wszystkie pieniądze z tej zrzutki, wszystko to trafi na cele, które są tam opisane, na to, żeby wspomóc pułk Kalinowskiego w walce. Do tej pory już pomogliśmy im razem w sposób, który no oni sami oceniają na ogromny, nie ja będę to oceniał, oni mówią, że to jest wielka pomoc dla nich i no nie będziemy się zatrzymywać, będziemy pomagać dalej, więc link do tej zrzutki jest oczywiście jak zwykle w opisie i tam jest taka sekcja nagrody, tam można po prostu wpłacając zadeklarować, że chce się otrzymać takie coś. Oczywiście jak będziecie to wypełniać, to proszę o podanie adresu i numeru telefonu, po prostu po to, żebym mógł to wysłać. Bardzo dziękuję nie tylko tym, którzy pomagają dużymi kwotami. Każda kwota, nawet te 5 zł, nawet te 3 zł, złotówka, no cokolwiek, to z jednej strony są po prostu środki, które pozwalają coś kupić, coś co tym ludziom tam pomaga walczyć. Często to, co wy kupujecie za moim pośrednictwem, po prostu ratuje życie tym ludziom. A dodatkowo jest to pokazywanie tym ludziom, ale nie tylko im bezpośrednio, nie tylko pułkowi Kalinowskiego, także całemu temu społeczeństwu, że nie są sami. I to jest bezcenne. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.